Witam Was w nowym vlogu, pierwszym w 2024. Jestem mega podekscytowana tym rokiem. Mam do niego, wobec niego bardzo duże oczekiwania. Bardzo duże oczekiwania, po prostu wobec siebie też. Szykuję się, bo zaraz, nie takie zaraz, ale idę dzisiaj do pracy. Ale jeszcze przed nią właśnie chcę się ogarnąć i chcę zrobić vision boarda na mojego laptopa i na mój telefon. Nie wiem, czy uda się zrobić obie te rzeczy naraz, ale zobaczymy. Jeśli ktoś nie wie, to jest taka moja mini tradycja, już chyba trzeci rok będę to robić, że robię sobie tapetę na laptopa i na telefon, tak zwanego vision boarda, czyli w głowie albo na kartce spisuję sobie rzeczy, które chciałabym, żeby wydarzyły się w tym 2024, takie bardzo precyzyjne i bardzo konkretne. Potem sobie na Pinterestie szukam jakichś ładnych obrazków z tym związanych i robię z tego sklejkę w Canwie. Mam inną na laptopa, inną na telefon i tak sobie przez cały rok na nie patrzę. I na tym to będzie polegać, ale najpierw makijaż. Jeszcze usta, ale ja zawsze wszystkie moje błyszczyki mam porozrzucane po torebkach, więc to dokończymy sobie później. Ale tak to wygląda, teraz idę ogarnąć moje lokalsy i zaczynamy dzień. No, właśnie się szykuję na wigilię pracowniczą. Wygląda tak luźno, dlatego że to jest wigilia pracownicza, ale tak naprawdę idziemy po prostu sobie do takiej knajpy zjeść i pogadać i coś się napić, taka bardziej integracja, więc ubrałam się luźno i właśnie chciałam Wam pokazać, jakie perełki wyhaczyłam na wyprzedażach. Wyprzedażach przez internet, bo stacjonarnie to jest chleb, syf, kiła i mogiła. Więc mam takie sztos spodnie z Stradivariusa za, uwaga, 75 zł. I teraz nie widzicie za bardzo tutaj, więc pokażę Wam w moim pobitym lustrze. Chodzi o to, że one mają super kolor, taki sprany jeans, nie za ciemny, nie za jasny i mają prostą nogawkę, ale nie za długą. Takie po prostu zwykłe, proste jeansy. I ja takich jeansów bardzo potrzebowałam, zwykłych, prostych, bez dziur, bez kombinacji. Mam pasek, dlatego że jeszcze nie zrobiłam sobie moich słynnych zakładek. I teraz tak, sweter, który mam na sobie z H&M-u za 65 zł, który ma w składzie 8% wełny. Więc uważam, że za 65 zł sweter z wełną. Ja w ogóle nie jestem wymagająca, jeśli chodzi o składy swetrów. To znaczy, mi nie przeszkadzają plastikowe swetry, bo takie swetry może się po prostu prać, możecie nie wiadomo co z nimi robić i one i tak wytrzymają. Wiadomo, że one się kulkują, że one szybciej się niszczą, nie są porządne, ale jakby dla mnie to jest ok. No i teraz chodzi o to, że dla mnie nawet 1% wełny w składzie jest gryzący. Serio, ja tak czuję wełnę, że ocipieć można. A ten ma 8% i powiem Wam, że idzie wytrzymać. W sensie mam koszulkę pod spodem, bo myślę, że tak na gołe ciało tego bym już nie wytrzymała. Ale tak jak mam koszulkę, tutaj ten golf naprawdę jest w porządku i uważam, że ten sweter jest mega ładny i jest ładny do tego stopnia, że mam jeszcze drugą wersję, czyli taką w paski, która też jest mega cool. Jeszcze był beżowy zwykły, czy tam biały. Więc polecam Wam obczaić te sweterki, no bo come on, 65 zł z wełną. Może dla kogoś 8% wełny to dupa, a nie wełna, ale i tak uważam, że spoko, jest naprawdę mega, mega ciepły i taka luźna stylóweczka, mega mi się podoba, do tego kitek i ruszam. Zawsze mam tak, że jak przez jakiś czas nie nagrywam vlogów tak na bieżąco, to znaczy kiedy zrobiłam sobie mini przerwę po vlogmasach, to później nie umiem totalnie się wbić, żeby na bieżąco Wam pokazywać, więc ja w tej restauracji, na tej wigilii klasowej, wigilii pracowniczej byłam jak coś. Byliśmy w restauracji Pueblo w Gdańsku i było przepyszne jedzenie, więc jeśli jesteście z Gdańska albo będziecie, to bardzo Wam polecam, bo jest to w centrum i na pewno znajdziecie. A dzisiaj tak tutaj ładnie wyglądam, dlatego że idę na randkę i to nie byle jaką, dlatego że dzisiaj jest 8 grudnia i mamy z Łydkiem rocznicę i z tej okazji po prostu idziemy sobie na randkę coś zjeść. Powiem Wam, że do
dobrze, że taka po prostu randka w pomieszczeniu, dlatego że teraz są te jakieś crazy zimy po minus 13 stopni. Ja umieram. Ja przeszłam dzisiaj tylko z przystanku na uczelnię i z uczelni na przystanek i to były moje dzisiaj jedyne trasy, a i tak myślałam, że zamarznę. Więc no ja się nie nadaję na takie temperatury zimne. Fajnie, dzisiaj wchodzimy w naszą rocznicę. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. Bardzo. W ogóle nagrałam dzisiaj rolkę na wiecie gdzie, jak się malowałam, ale szczerze mówiąc nie wiem czy mi wyszła. Ja tam kombinuję trochę, różnie tam ustawiam tą kamerę i po prostu nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to wygląda fajnie. No wiadomo, uczę się dzięki temu, ale wiecie o co chodzi, więc dam wam znać tutaj, czy ona w ogóle wpadła, czy nie. Witam was następnego dnia. Pozwólcie, że wam coś pokażę. Dostałam wczoraj taki bukiet i powiem wam, że nigdy w życiu nie dostałam tak dużego i tak pięknego bukietu. Odłożę go, żeby nic się nie stało. Ja jestem z tych kobiet, które kochają dostawać kwiaty, które w ogóle kochają kwiaty. I zawsze takim moim mini marzeniem było dostanie takiego właśnie ogromnego bukietu. Nigdy o tym nikomu nie mówiłam, bo jakby uważam, że to jest marzenie w stylu fajnie, jakby ktoś pomyślał, ale jak powiesz to komuś, to psuje tą magię. I wczoraj otwieram drzwi i Wojtek mnie przywitał z takim wielkim bukietem i po prostu ja wstaję rano dzisiaj, na niego patrzę i mi się chce płakać dosłownie. Jeśli jesteście dziewczynami, które kochają kwiaty, to to zrozumiecie. Jeśli nie, to tego się po prostu nie zrozumie i tyle. No i jestem bardzo szczęśliwa. Właśnie byliśmy wczoraj w tej restauracji i później obejrzeliśmy sobie coś w domu. Tak naprawdę nie robiliśmy nie wiadomo czego, ale było tak po prostu tak romantycznie bardzo. I tak samo jak Wojtek dawał mi te kwiaty, powiedzieliśmy sobie dużo ważnych słów dla nas i jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa teraz. Po prostu jak wygląda nasze życie. Dzisiaj jest 9 stycznia, a tak w tym ostatnim tygodniu stycznia mamy zamiar umówić się na oglądanie mieszkań, już mamy parę na oku, więc no idzie to wszystko w dobrą stronę. Ja teraz idę na studia, później do pracy. Ogólnie teraz mam mini zapierdziel, bo jest sesja, ale ja mam tą sesję szybciej niż inne uniwersytety z tego co wiem, więc szybciej będę miała to wszystko z głowy i więcej wolnego. Powiem wam szczerze, że nie dzieje się u mnie teraz nic nadzwyczajnego, dlatego nie nagrywam na bieżąco. Mam teraz sesja depresja, praca, dużo obowiązków, ale za chwilę się będzie działo coś mega ekscytującego i mega scary dla mnie. Dlatego możemy się umówić, że ten początek vloga jest taki luźny, po prostu co tam się działo od początku tego roku. Ale możemy tym vlogiem zacząć mini serię przeprowadzkową, bo tak, wyprowadzam się z domu rodzinnego. Strasznie się boję, ale jestem ogólnie bardzo podekscytowana, bo wiem, że damy radę. Pewnie jak się domyślacie, jest tu razem z Wojtkiem przeprowadzka. Wczoraj właśnie dałam wam znać, że o was nie zapomniałam, że niedługo będzie film na kanale z podsumowania roku, więc możecie wbijać, jeśli nie widzieliście. No i tam dałam znać, że zaraz będzie się działo coś ekscytującego, więc wszystko nadrobimy. No i właśnie niektóre z was do mnie napisały, że czekacie, że nie możecie się doczekać, a niektórzy właśnie już wychwycili te małe sneak peeki z vlogów, gdzie coś tam wspominali o tym, że to właśnie będzie wyprowadzka i cieszę się, że właśnie razem z wami mogę to przeżywać, bo raczej oglądają mnie tu osoby w takiej moim przedziale wiekowym, więc albo ktoś mi pisał, że w ogóle jest na tym samym etapie, że studia, że praca, że się przeprowadza, niektórzy mają to już za sobą, niektórzy mają to jeszcze przed sobą, więc możemy wspólnie się wymieniać doświadczeniami, możecie po prostu podglądać, jak to będzie wyglądało u nas, ale możecie też się przygotować na przykład na naszych błędach, więc mega, mega się jaram, mega się cieszę, że mam też takie was mini wsparcie, bo naprawdę wysyłałam to Wojtkowi i pisałam mu, że naprawdę tak mi jakoś łatwiej, kiedy ktoś mówi hej, ja też tak mam. Dzisiaj jest poniedziałek i umówiliśmy się z Wojtkiem, że w piątek spotykamy się na rozmawianie o mieszkaniach, co znaczy, my już cały czas tak naprawdę przeglądamy mieszkania, ale stwierdziliśmy, że każdy z nas wybiera takie swoje top 3
później uzgadniamy razem, czy te top 3 nam się podobają i dzwonimy i się umawiamy na oglądanie. To nie jest też takie proste, bo my dwoje pracujemy i tak dalej, żeby to jakoś dobrze zgrać, ale mam nadzieję, że to się uda. No i myślę, że jak dobrze pójdzie, to już na początku lutego będziemy się wyprowadzać, jeśli znajdziemy takie, a trzymamy się wersji, że znajdziemy takie mieszkanie, które nam odpowiada, w którym będziemy mogli się już od razu przeprowadzić, no to myślę, że będzie to gdzieś na początku lutego. Jak ja się czuję? Powiem wam, że różne są emocje w mojej głowie. Przede wszystkim jestem podekscytowana i jestem dobrej myśli, ale come on, jakby wychodzę spod gniazda, wychodzę spod takiej strefy komfortu, to przede wszystkim. Pierwszy raz w życiu w ogóle się przeprowadzam. Ja całe życie mieszkam tutaj, w sensie wcześniej mieszkałam gdzieś, ale nawet nie pamiętam, bo byłam bobasem. No i co? No i jest to gdzieś tam trudne w głowie, nie? Szczególnie, że mój dom rodzinny kojarzy mi się dobrze. Po prostu lubiłam tu być, lubię tu być. No jest to dziwne uczucie, pewnie jeszcze dużo będę tutaj gadać o tych uczuciach. No i nie mogę się doczekać naszych pierwszych wpadek jakichś kuchennych, czy ogólnie nieogarnianie życia. Może takie być, chociaż szczerze ja myślę, że z Wojtkiem jesteśmy bardzo ogarnięci życiowo. Jak na to, że jeszcze nie mieliśmy w dziczy, że tak powiem, testu, to naprawdę wydaje mi się, że spoko nam to pójdzie. No, ale wyjdzie w praniu, więc tak, ten vlog to początek tej przygody. No. Dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj oglądamy mieszkania. Dwa. Myślę, że jedno z nich może być nasze. Obydwoje jakby tak czujemy. Jak ma być, to będzie. Nie wiem, okaże się. Tyle na razie wam powiem. I co? I najpierw siłownia, ale musimy włączyć jakiś piąty bieg, bo mało czasu, więc szybko. Jeszcze brązer zrobił mi spadł. Jestem w lekkim pośpiechu, ale bez przesady, więc możemy sobie chwilę pogadać. Więc ja jestem już po treningu, a było trochę ludzi, trochę się spieszyłam po prostu, więc nic wam nie nagrywałam. Właśnie byłam jeszcze przejść się z Pimpem, załatwić jego potrzeby, wzięłam prysznic i właśnie się maluję. W ogóle dlaczego to tak wszystko trochę w biegu, pomimo że oglądanie tych dwóch mieszkań mamy wieczorem, a jest 14, dlatego że jak Wojtek skończy pracę, to zajedzie po mnie, jedziemy do niego, on się ogarnie po pracy. Chcemy zajechać też do rodziny Wojtka, bo mają szczeniaczka i musimy go zobaczyć, bo kochamy pieski. A poza tym śmiejemy się, że to będzie taka terapia odstresowująca przed tymi mieszkaniami. Jeśli chodzi o moje nastawienie, wiadomo, jest trochę stresik, bo jest to rzecz, którą pierwszy raz w życiu robię. Nigdy w życiu nie robiłam czegoś takiego, no bo dlaczego miałabym robić? Ale też poczytałam, trochę popytałam, więc w miarę tam wiemy, co mamy mówić, co mamy robić. Ogólnie my już przeszliśmy taki swój etap ogromnego stresu, naprawdę. Byliśmy obydwoje tacy spięci i w pewnym momencie ten stres i w ogóle to napięcie u nas tak się skumulowało, że obydwoje praktycznie w podobnym czasie stwierdziliśmy: okej, stop. Nic nie jest warte tego, żeby aż tak się stresować i żeby tak to na nas wpływało. I mam wrażenie, że od tego czasu to całe napięcie i podchodzimy do tego tak jak do większości rzeczy, czyli na luzie, z myślą, że wszystko będzie dobrze, bo dlaczego miałoby nie być, damy radę. I co? Muszę się dokończyć malować. Ubrałam się tak, śmiałam się z Wojtkiem, że tak jakbyś szedł na randkę i nie chciałbyś pokazać, że za bardzo się starasz. Przez chwilę myślałam, żeby ubrać garniturowe spodnie, bo wiecie, ja się ubieram elegancko na co dzień, ale pomyślałam, że druga strona tego nie wie, że ja się ubieram elegancko na co dzień. Wyjdzie, że za bardzo się staram. To jest luźna przekmina w mojej głowie i po prostu moja teoria, czy ona ma jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości? Nie mam pojęcia, ale zrobiłam tak jak chciałam. Trzymaj się kciuki. Chociaż nie ma za co. Kupiłam sobie wczoraj forsy. W ogóle są moje pierwsze forsy w życiu. Nie wiem, jak do tego doszło. Po prostu jakoś zawsze miałam takie, że a, jest dużo innych białych butów, ale serio, tyle słyszałam opinii, że o, jak kupisz forsy, to zrozumiesz i tak dalej, więc kupiłam. Może zrozumiem, może nie. Zobaczymy. Kupiłam zwykłe białe, a jeśli mi się sprawdzą, to sobie pokupuję jakieś warianty kolorystyczne, bo powiem wam, że mi się bardzo podobają, ale stwierdziłam, że jednak lepiej za takie pieniądze kupić sobie buty, które pasują ci do wszystkiego. Po prostu jak się sprawdzą, to później zainwestować w jakieś takie, widzi mi się, że tak powiem, więc myślę, że fajnie mi tu siądą. Mimo że jest śnieg za oknem, to mnie to nie powstrzyma. Jest taka ciekawostka. Okej,
Okej, więc dalej jesteśmy w temacie przeprowadzki. Jeśli kogoś to męczy, I'm so sorry, ale na tym teraz głównie się kręci nasze życie. No jeszcze mam sesję, ale ona nie jest jakaś intensywna w tym semestrze, jak mam być szczera, więc aż tak tego nie przeżywam. A więc myślałam, żeby od razu po oglądaniu mieszkania nagrać wam z Wojtkiem nawet nasze przemyślenia, nasze ogólnie jakieś tam spostrzeżenia, ale to było takie emocjonujące, ja nie wiedziałam, że w nas wzbudzi to tyle emocji i po prostu te nagrania by były tak chaotyczne, nasza rozmowa była mega chaotyczna po tym, więc wspomnienia sobie zostawiam tutaj, a na vlogu chciałabym, żeby to było bardziej takie zrozumiałe. No, my znaleźliśmy nasze wymarzone mieszkanie, jak mam być szczera, pod każdym względem i pod względem wizualnego, lokalizacyjnego i właściciele byli dla nas mega ważni, żeby po prostu to byli normalni ludzie, z którymi też można porozmawiać, żeby to nie było takie bardzo zimne i bez emocji. Można było liczyć w jakichś różnych sytuacjach, jednak mieszkanie, to wiecie, jest dużo różnych czynników, dużo różnych sytuacji i bardzo na tym zależało. Chyba się udało. Dzisiaj będziemy dzwonić, że jesteśmy zainteresowani. Mam nadzieję, że oni będą zainteresowani nami, ale tak szczerze z rozmowy powiem wam, że się o to nie martwię i takie totalne prawo przyciągania nam tu weszło. Ja po prostu od kilku dni przed snem sobie powtarzałam, że wszystko będzie dobrze. Powtarzałam sobie, że ci właściciele będą super i wszystko będzie się zgadzać i to nie będą żadne jakieś skamy, że zdjęcie wygląda lepiej niż rzeczywistość. I po prostu, pomimo że słyszałam różne teorie, różne opowieści o mieszkaniach i tak dalej, jak to wygląda, ja mówię nie. To nie moja bajka, u mnie się nie dzieją takie rzeczy i no, chyba się udało, więc zobaczymy. Pomyślałam sobie, że to jest bardzo obszerny temat i piszecie do mnie dużo na Instagramie i tak dalej, żeby też przez to przychodzić albo jakieś pytania, więc pomyślałam, że jak już się tam wprowadzimy na spokojnie, wszystko się poogarniamy, to może nagramy jakiś taki odcinek z Wojtkiem, gdzie będziecie mogli takie ala Q&A, jeśli o to chodzi, przeprowadzkowe, no bo to też jest nasz pierwszy raz, my w ogóle obydwoje jesteśmy z domu, nie z bloków, więc to też jest dla nas nowe, ten mój mózg dosłownie nawet nieświadomy, ja idę po sklepie i sobie myślę, nawet po domu, sobie myślę, ręcznik, trzeba kupić ręcznik, albo waciki i serio, tego jest tyle, wiecie, kupić całe życie od początku. Dobra, ja idę się jeszcze chwilę ogarnąć, bo za chwilę mam egzamin online akurat, więc za jakieś 25 minut, więc idę to wszystko ogarnąć. Fajnie, jestem mega podjarana i mega szczęśliwa. Są urodziny Moni, więc lecimy z kwiatkami i prezentem, w sensie wracamy do mnie do domu, ale wiecie. I już oficjalnie mamy datę podpisania umowy, więc się udało, chyba. Na pewno. I jestem mega podjarana. Wojtek też jest mega podjarany. No. Czy macie jakieś doświadczenia z wysyłania dziecka takiego młodego na obóz do Bułgarii latem? Możecie coś polecić? Sprawdzonego oczywiście. Ja polecam nie wysyłać. Z góry uprzejmie dziękuję. Chyba, że chcecie bezstresowe wychowanie. Mieć ciężarną córkę. Na przykład. Albo syna z HIV-em. Pakuję ten prezent jeszcze i... Właśnie wróciłam z pazów i wyglądam jakbym była łysa, bo nie mam makijażu, ale tu mam koka jak coś. Wróciłam z pazów, wyglądają tak, czuję się taka mega girly, pomimo że mam dresy, bo będę jechała zaraz na siłkę, to czuję się po prostu sztos, to jest różowy French i takie kokardki. I zaraz właśnie w tych pięknych kokardkach będę obierać ziemniaki, bo muszę sobie zrobić obiad. No co, już wszystko na bieżąco wiecie. Myślę, że następne vlogi już będą powoli z wyprowadzki, bo już takie rzeczy papierowo, wiecie, związane z mieszkaniem mamy no praktycznie załatwione. Znowu powiem, że jestem mega podjarana i szczęśliwa. Tak, ale nie będę przedłużać tego vloga. Jeśli was ciekawi ten temat i jak to będzie u nas wyglądało, to po prostu śledźcie vlogi na bieżąco. Co niedzielę, czasami trochę dłużej, jak dużo roboty. No i mam nadzieję, że będziecie z nami. Po więcej wpadajcie, wiecie gdzie. Love you. Bye.